Witam Was serdecznie. Dzisiaj zabieram Was znowu ze sobą na wycieczkę do miasteczka Green City Kuby Ćwieka. Jeśli pamiętacie moją recenzję pierwszej części tej książki, link oczywiście znajdziecie w opisie, to wiecie, że to jest bardzo specyficzne, bardzo wyjątkowe miejsce. Na powrót do niego namówiła mnie ostatnia tawerna, we współpracy z którą powstaje dzisiejszy film, ale nie będzie to klasyczna recenzja, nie będę opowiadać Wam o fabule, powiem Wam za to, dlaczego warto sięgnąć po Green City Bestie. Powód numer uno to samo miejsce akcji. Tak jak mówiłam, jest odrażające, okropne, brudne. To miasteczko Grimm położone na ciele olbrzyma, którego dwie części oddzielone od siebie mostem są niby od siebie różne, ale jednocześnie równie koszmarne, równie odrażające. Od ostatniej wizyty co prawda trochę się zmieniło, od czasu do czasu nawet widać słońce, można przetrzeć szyby w oknach i nawet świat przez nie widać, ale wciąż nie jest to miejsce, w którym chcielibyśmy spędzać swój wolny czas. Drugi powód, by sięgnąć po bestię, to sam pomysł Ćwieka na fabułę. Znowu mamy do czynienia z kryminałem, tym razem w miasteczku Grimm grasuje psychopatyczny morderca określany jako Drwal, który porywa i morduje młode dziewczyny. Do tego nad miastem wisi swego rodzaju wojna, bo nagła śmierć przywódcy jednego z dwóch klanów mafijnych grozi zerwaniem porozumień, właściwie oznacza zerwanie jakichkolwiek porozumień, sojuszy, paktów, świętego spokoju, po prostu tam się zanosi na niezłą jatkę. Za zaprowadzenie porządku bierze się trochę nieudolnie inspektor Evans, a po drugiej stronie mostu to samo robi były bokser Bestia. Do tego w książce pojawiają się wątki dramatu sądowego, które niezwykle przypadły mi do gustu. Zboczenie zawodowe. Powód trzeci to niezwykły talent Kuby Ćwieka do opowiadania historii. Niewiele jest takich osób, których chce się słuchać, nawet jeśli nie wiemy, co mają na myśli, nie wiemy, o co im chodzi, i do tego bardzo wąskiego grona właśnie zalicza się autor. Jego książka płynie tak jak jego opowieści, niezwykle dobrze się to czyta, właściwie książka czyta się sama, a przez to, że nie wszystko jest dopowiedziane, nie wszystko jest położone czytelnikowi na tacy, niektórych rzeczy się trzeba domyślić, niektórych się nawet nie sposób domyślić i nie zostają rozwiązane w książce. Dzięki temu chce się ciągle więcej i więcej. Jesteśmy ciągle zainteresowani akcją. Jak ja zaczęłam czytać tą książkę, to nie zorientowałam się, kiedy upłynęło mi pierwsze 100 czy 200 stron. Jak już wejdziemy w tą historię, to bardzo ciężko z niej wyjść do samego końca, dlatego że są i elementy bardzo dynamiczne, w których dzieje się bardzo dużo, i chwilowe zwolnienia, które w przypadku tej książki akurat są bardzo intrygujące. Przeskoki akcji, przeskoki z miejsca na miejsce. Naprawdę ta książka po prostu czyta się sama. Numer 4 to subtelne nawiązania do znanych już tekstów kultury. Może ja już jestem troszeczkę skrzywiona, ale jeśli czytaliście, to koniecznie mi napiszcie, czy Wy również zauważyliście motywy z Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków. W sumie w poprzedniej książce mieliśmy do czynienia z motywami Czerwonego Kapturka, jesteśmy w Green City, więc to w sumie nie powinno dziwić. I na koniec, jeśli nie przekonały Was poprzednie argumenty, numer 5. Nie musicie znać pierwszego tomu, żeby przeczytać drugi, czyli Bestie. W Bestiach co prawda bardzo subtelnie wspominana jest fabuła z pierwszej części, natomiast książki nie są ze sobą jakoś bardzo ściśle powiązane, ani bohaterami, ani fabułą, więc nie musicie czytać pierwszego tomu, chociaż to polecam. Także właściwie nie macie żadnego sensownego argumentu, żadnej wymówki, żeby po Bestie nie sięgnąć. Ja właściwie, jeśli mam być szczera, po pierwszej części nie planowałam powrotu do Grimm City. Nie była to książka, na którą czekałam z jakimś wytęsknieniem, z wielkim oczekiwaniem, ale już po lekturze naprawdę bardzo się cieszę, że miałam okazję wrócić do tego specyficznego miasteczka, przeczytać kolejną historię Ćwieka i dzięki temu narobić sobie apetytu na kolejną. Niech mi ktoś powie, że polscy autorzy nie umieją pisać, niech mi ktoś powie, że polska fantastyka nie jest dobra. Jest genialna, Ćwiek to jest po prostu, to powinien być nasz towar eksportowy, nasze dobro narodowe, powinniśmy to doceniać i czytać. To tyle w dzisiejszym filmie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, czyli wciskaniu tego czerwonego przycisku na dole i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!